A właśnie. 8 tego gówna. Żelazo jest. W sumie można by też sobie jakiś ten. Chociaż nie no, z diamentów chyba już napijem samy. Z żelaza nie, chyba nic, nie? Partiatik! Life. 2. Raz, 2. Ile? 12? Czyli. Dupę, 6 na 1. Wtedy było 9 na 1. Ale gówno. Ale dobra, 3 diamenty, mam już 5 diamentów. Z diamentów co się robi? A właśnie, możemy zrobić w sumie wiadro z wodą. Tak naprawdę. Bo nie wiem, czy będziemy na... Ty, drzewo też można zrobić. Nie wiem, czy będziemy napieprzać. Co się w dupę? A, deszcz. Chyba. Diamentową łopatę? No tak, zaraz zrobię. Ale poza diament... Z diamentów się robi tylko itemy moje eku. Poza tym nic. Czyli git. Czyli nie musimy jakoś dużo... Znaczy, moglibyśmy sobie armor diamenta wyrobić. Żeby pójść na łowy i pozabijać moby. Wiecie o co chodzi? Ja bym zrobił. To chyba mądry nawet pomysł. Zróbmy na pewno miecz diamentowy. Psychol. A to wpieprzmy do pieca. Po co na łowy? No żeby zabijać moby. Przecież trzeba pozbierać itemy z nich. Czy nie? Poza tym i tak się przyda set diamentowy, skoro trzeba smoka w tej grze zabić. Ale najpierw to zbierzmy może ziemię, żeby sobie dróżkę zrobić do naszej... Do naszego tego. Siema foka, bo masz 11 lat, to dlatego. Dobra. Napieprza ten deszcz jak nienormalny. Pal książki? Ta deszcz uspokajasz, mi się spać chce. ASMR. Ty, a może trawa chociaż wyrośnie szybciej? Dobra, poczekajcie chwilkę. Właśnie się zastanawiam, czy my ziemię teraz będziemy napieprzać i poszerzać tamte tereny? Wydaje mi się, że to byłby dobry sposób, nie? Będziemy chyba poszerzać tereny, żeby zazieleniać bardziej. Więc może zróbmy sobie tak... Trochę ziemi. I pójdźmy za... A, jest noc, no tak. To nie będziemy zazieleniać teraz. Czwarte zadanie complete? A jakie było czwarte? Build a cobblestone generator. Czyli mówiliście, że to trzeba lawa, woda. No to jak ja to nie zrobiłem tego? Dobra, poczekajmy aż minie noc i zaraz pójdziemy. Czemu foka piszesz takie chamskie rzeczy dla mnie? Powinieneś fajne rzeczy pisać tak jak ja fajne rzeczy do ciebie mówię. Zrób ten płot dookoła trawy, bo zwierzęta uciekną. Płot dookoła trawy mam napieprzać? A da się z kobel z tego, nie z kobel, tylko z piaskowca płot robić? Murek! Murek Hagit! Po co mi płot? Czy... Poczekaj, a murek przeskoczą moby, czy nie? Nie? O. Ale drogie gówno! O Jezu, zaraz będziemy musieli znowu iść do kopalni. Wiecie. Ej, gdzie mam pochodnie? A, tutaj, 15 tylko, malutko. Ile drzewo rośnie w tej grze tak w ogóle? Żebyśmy sobie drzewa już zaczęli stawiać, bo są tak drogie w tej grze.
8 lat. Drzewo 10-15 minut? Strasznie długo. Dobra, nie wiem w sumie. Czy ma to sens, żeby napieprzać murek wokół tego terenu zielonego, który będziemy robić? Według mnie to nie ma sensu. Bo to będzie duży teren i tak. A co zwierzęta uciekną, się nowe zrespią. Dobra, dzień się już robi, a można iść. Tak, bo ci... No nie wiem. Możesz przyspieszyć rośnięcie drzewa mączką kostną. A jak ją zrobić? A! Z kości jednej. O! Mądry pomysł. To zaraz będziemy napieprzać. Ty, gdzie ta trawa jest? No nadal jedno! Czy się coś zbugowało? No panowie, no w dupę, no jest ciągle jedna trawa! Wydaje mi się, że coś się zbugowało. Za blisko? Ale to do mobów. Zła wersja Minecraft? Pochodnie obok trzeba postawić? Dobra, zróbmy w takim razie trasę. Zobaczymy, czy się będzie zazieleniać, jeżeli postawię sobie obok domu i pójdzie taka fala trawy. Bardzo mądry pomysł. Robimy to. Robimy dróżkę do chaty. Boże, ile to trwa. Wiem już, jak się robi tą mączkę. Wiem, z jednej kości. Zaraz kupimy sadzonkę i wypieprzymy to. Na pustyni trawa nie rośnie, no postawiłem dlatego trawę sam. Za daleko ode mnie to jest. No nie wiem, zobaczymy. Postawię bliżej domu i zobaczymy, czy będzie rosło. No. Tutaj postawimy ten jeden klocek specjalny trawy. Zobaczymy, czy to w ogóle może działać. Czy naprawdę jestem za daleko od domu i przez to nawet nie łapię. Ale nie, no ja stąd nawet widzę te tereny. Więc to nie jest aż tak daleko. Ale dobra, no. Luj. Ale napieprzam. Jak automat. O kurde. Jezu, to jest bardzo daleko. To jest prawie 100 klat, 100 krotków, 100 klocków dalej. Dobra, zobaczymy, czy będzie się zazieleniać. Nie, no nie będę wpisywał żadnych komend. Po co to czat? Jakbyśmy mieli na komenda grać innym gównie, to jest bezsensowne w ogóle granie według mnie. To równie dobrze mogę sobie wpisać komendę na jakieś diamenty i pieprzone mieć w to zbieranie. Jest! Jest! Macie re... Wow! Czuję się jak Diz, kiedy mu lifehack wyjdzie. Tyle, że on udaje. Dobra, jest git, dobra. Dobra, dobra, dobra.
Czat miał rację. No zobaczymy, czy się dróżka zazieleni w takim razie. No jak tak, to będziemy musieli tu stać po prostu i czekać. Zrób okna, przepal piasek, ulepsz dom, zrób okna. O. Patrz! Zlespił się mobek! I nie trzeba trawy! A nie, tu jest trawa. Jest! Pierwszy mob! Złożę go w ofierze, żeby się nowe pojawiały. Dwa mięsa, elo! Surowy schabik. A tu jak szybko urosło. Dobrze, dobrze. Przetopmy to. Znaczy przepalmy. Nie mam czasu na pieprzenie się z jakimiś świniami. Ej, da się przejąć świnię, żeby była moja? Da się rozmnażać świnie i mieć farmę świń? Da się. To będziemy musieli to zrobić niedługo. Dobra, ale w końcu mamy jedzenie. Patrz to. Obrzydliwa jest ta ikonka tego schabu. Aleluj. Jem to i tak. O, dużo to daje. Ty, nie jem następnego, bo zmarnuję niepotrzebnie. Jak mi tak z półtora spadnie, no. Dobra. A ty ze szmato? Zobaczymy, jak się będą respić. Ale to w takim razie powinny się już niedługo respić tutaj. No, jest git. Zaraz będziemy robić to zadanie Cobblestone Generator. Boże, jak to jest daleko. Nie no, za daleko to zrobiliśmy, naprawdę. Ej, nowe chyba? O kurde, zapieprza teraz! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Nie da się zabić tego typka. Jaki smak jarby miętowy. Aha, czyli marchewką trzeba nakarmić świnkę. Uwolni random brusa. Dobra, zróbmy te szyby w takim razie. W mieszkaniu, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To mam przepalić piasek, czy piaskowiec, żeby były szyby? Poczekajcie, ja mi się wydaje. Piasek zwykły. Ja mam tylko 3 piasków, dupa, no. Mało. Nie, nie, to na farmę pójdę. Kurde, popsułem krajobraz, ale dobra. Zbuduj ten płot. No, potem zrobię ten płot. A gdzie one mogą uciec, skoro ja tu wszystko widzę? Nie no, to już zapieprza. Widzicie, nie muszę być nawet obok tego. Zbierzmy trochę piachu tutaj, bo i tak tutaj będę ziemię dostawiał zaraz. Fajna ta mapa nawet, wciąga na pieprzanie i wiecie, te wyzwania fajne, jakbym jakieś komendy wpisywał, no to ta mapka by się znudziła po 15 minutach według mnie. A tak to wiesz, powoli się wszystko tutaj robi i przez to jest kurde, gdzie mój ten? Nie no, diamentową łopatę robię, to w dupie. Ile za suba jednego dostaję? Około $1,5. Nie lepiej jakbyś zrobił koło domku. Pisali mi, że muszę daleko, to się będą moby respić, także. No nie mam żadnego. Partia Tix Kozak. Tutaj się za to powoli robi ta trawa, nie wiem czemu. Ale dobra, może się ruszy. Dobra. Przetopmy ten piasek, zróbmy sobie szkło. To jest piasek. I co ty możesz mi jeszcze zrobić? Może jeszcze jeden piec zrobię? Chyba tak. Piec się z ilu? Z 8? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Piecyk daj. Co to jest to? Stół kowalski. Aha.
Dobra. Tutaj bym przetapiał to żelazo. Nie. Tak, żelazo, bo ja potrzebuję żelazo. Nie, najpierw tak. 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 Dobra, mamy 12 żelaza. Nie marnuj nic na te szyby, zbędne te szyby, ale tu nie chodzi o to, chłopie. Poczucie estetyki też trzeba zaspokajać. To drzewo zaraz będę tą mączką kostną napieprzał, żeby szybko wyrastało. Także wiecie, o co chodzi. Może do kopalni pójdę w tym czasie, bo mam już mało tego, nie? Tak, chodźmy do kopalni, nazbierajmy trochę tego gówna. Dać jakoś szybciej zjeżdżać po drabinie, czy coś? Spacja? Czy do góry się idzie? Dobra. Dobra, starczy. Idziemy stąd. Są w ogóle windy w tej grze? Czy trzeba cały czas zapieprzać tak powoli? Znaczy, zapieprzać powoli. Czołgać się prędzej. Piec hutniczy, szybciej będziesz przy... Co to jest w dupę? Jak to się robi? Zaraz będziemy robić cobblestone generator. To już nie będzie... Masz rację, nie będzie już trzeba się pieprzyć z tym piaskiem. Tak, to będzie można już zakopać tą... W sumie tą. A raczej zakryć. Zakryjemy sobie potem tą. Dobra. Tu widzę, że trawa się nie porusza. A, dobra, jest noc. Dobra, dobra. To ja na razie ten... Wracam. Elo. Szyby. Nie. Szyby. Ale ładne. Mało kijków mamy, aleluj. 12. Dobra, ile kosztuje to? Dobra, czyli musimy zrobić sobie. Zobaczmy, jedno takie na razie. Ile wypadnie? Trzeba zrobić tak, żeby było więcej. Wtedy 9 podniosłem, więc trzeba bufa rzucić na to gówno. Dobra, będzie z 12 podniosę. No. Dwa zabrakło, w dupę, gówno nie bów. Myślałem, że tak taniec odpieprzę. No niestety, niestety panowie. Musimy jeszcze jedno to gówno zrobić. Dobra. Tym razem skoczę na to jak w WWE. Co skaczą na siebie. Ale skok. Ale poczekaj, ile podniosłem? 8. Czyli teraz podniosłem idealną ilość. Niestety teraz dopiero. A wiadro trzeba jeszcze zrobić. Wiadro, wiadro. Tu będzie? Jest. 3, dobra. Czyli mamy jedną sztabkę jeszcze tak na zapas. Teraz to. A i tak trzeba jeszcze jedno wiadro zrobić. Tylko że z drewna tym razem. I mamy 6 tych. Możemy sobie zrobić jeden diament w sumie. I mamy dwa te na zapas, dobra. Odłóżmy diamenty. Nie, zrobię sobie łopatę diamentową. Ktoś tam pisał, żeby nie, ale czemu nie, skoro mam. Jestem bogatym człowiekiem. Zrób piec hutniczy. Zaraz ogarnę to. Nie wiem, jak się robi. Mamy cztery kości, a jedna kość to jest chyba trzy te mączki, czyli mamy na parę drzew. Zobaczmy, ile kosztuje jedno drzewo. Kurde, jakie drogie jest w dupę jedno drzewo. Ale chyba z drzewa wypadają też sadzonki, nie? Nieskończone źródełko wody? A to się jak robiło? Kojarzy coś, że chyba 2 na 2 się robiło jeziorko. Trzy wiadra są potrzebne?
Dwa wiaderka są potrzebne. 2 na 2 dziura. 2 na 2 dziura i dwa wiadra, dobra, 2 wiadra. Czyli jest szansa, że teraz wypadnie w sumie. A poczekajcie, to najpierw muszę zrobić tak. Przetopić to, bo i tak nie mamy na drugie wiadro. Tak, dobra. A można zrobić nieskończone źródło lawy? Nie można. Kurde, szkoda. Dziesięć mączek na jedno drzewo potrzeba, naprawdę? Już masz wiadro, wylej wodę w jednym rogu i użyj tego wiadra znowu po kolejne z wodą. Co? To jedno wiadro mi potrzebne, czy dwa? O czym wy mówicie? Poczekajcie. Dwa wiadra! No dobra, no to przetapiam. Jedno? Nie potrzebujesz dwóch. Dobra, no to musicie mi powiedzieć, jak to zrobić. Jedno wiadro, ale dwie wody trzeba. No to jak trzeba dwie wody, panowie, ja nie mogę mieć tu wodę, jedyną wodę skąd się da zdobyć, no to z tego, od tego typa. A to się automatycznie robi. A, o to chodzi, że napełnię sobie u niego z powrotem. Ale jestem głupi, dobra, już rozumiem, o co on chodziło. Ale jestem w dupę głupi. Dobra, ale to zrobimy sobie w domu, to w źródełko, jak myślicie? Fajnie by było mieć na chacie źródło, czy nie? Tak, no i też tak myślę. Siedem, japi. Boże, ty szmato pieprzona. Dupę fart dzisiaj jest duży. Potężny fart. Dwa wiadra potrzebujesz, żeby zrobić nieskończone źródło wody. Znaczy, podobno wystarczą dwie wody, ale jedno wiadro. Potem, dobra, Kec, potem zobaczę. Po co była łopata diamentowa? No właśnie, teraz się zastanawiam. Po co ta łopata zapieprzona? Ale w sumie przyda się. Dobra, to sobie już wykopę to źródełko tutaj. A nie, tu go nie zrobię, bo tu jest ten. Chyba, że załatam to tam na dole tym. Tak zrobię. Właśnie, to jest to gówno, widzicie? Pyk. A ty co, szmato? A to co za... Co to jest? No. Ty się schowaj. Szkło zaraz sobie użyjemy. Dobra. Czyli wylać. Ty chodź tu. Muszę zrobić jeszcze jedno to gówno. To. Teraz, jak wypadnie pół, żebym nie miał. U, dużo chyba, bo są dwa takie. Cztery wypadły? Jakie gówno, jak mało. Wylej do dwóch rogów, dobra. Pyk. I kurde, żebym tego nie spieprzył. Poczekajcie, i teraz do tego rogu, tak? Jak coś. Tak, dobra. Napełniaj mi to wiadro, Brudasie. I z którego teraz wodę brać, żeby się nie wyczerpało? Z tego? Czy z którego? Obojętnie? Elo! Pogchamp! No i git, dobra. To już mamy następny quest. Chociaż nie było takiego questa, ale my sobie go dodajemy i luj. Dokładnie. Nie trzeba 15 wiader. Jedno wystarczyło. Dobra. Ale lawa. Dobra, to trzeba drzewo w takim razie.
Jedno drzewo musimy zdobyć. Kijki. A właśnie, kijki. Zobaczmy, jak się zbiera teraz farma kijków. Zobaczmy. Farma kijków. O kurde, dupy pogo. No i to mi się podoba. Teraz to się opłaca w ogóle tutaj robić. Ja pier... Dobra, zobaczmy ile... Ale ja nie policzyłem ile zebrałem. Ale chyba miałem 80 przy sobie, także... Czy wodę można sprzedać? Jak sprzedać? Mogę sprzedać typowi coś? Serio? Kupisz coś ode mnie? Nie chcę kupić brud. Rolnik, mistrz. Zrób niszczarkę z lawy do niepotrzebnych rzeczy. A po co mi takie coś? Jakie mam same potrzebne rzeczy? Dobra, trawy już są cztery klocki. Przejdźmy się zobaczyć, jak tam się rozrasta farma. Ty, wkurza mnie to, naprawdę mnie to wkurza. Gdzie to jest? O, szmato. Dobra. Utop tego typa, jego się nie da zabić, nawet się go uderzyć nie da. Żeby chociaż jeden HP mu zadać. Zwierzęta się chyba jeszcze nie respią. Albo jestem za daleko. Nie, chyba się nie da być za daleko, żeby się nie respiły, nie? Czy da się? Nie, w sumie się świnia zrespiła. Nie da się, da się, Momek pisze. Sparta przeklnął. Uwolnij tego typa, niech se łazi po chacie. Nie da się, on nie będzie chodził. On stoi tylko w miejscu poza tym. No i dobrze mu tak. Widzicie, nie da się go zabić. Wody powylewaj. Dobra. Kijków mamy dużo, czyli mogę teraz drewno pozbierać i sadzonkę pierwszą zrobimy. Ej, mało tych kijków było. Kurde, jest drogie gówno. Tak! Poczekajcie, wezmę ze sobą to gówno. Spróbujemy. Pierwsze drewno. Wypieprzyłem więcej drewna niż da się z tego wydobyć, aleluj. Może wypadną sadzonki. 25 klatek od domu mogę tą farmę zrobić. A teraz zobacz ile ja biegnę, Boże. Widzisz to? Nie respią się żadne zwierzęta, a tam się zrespiło zwierzę od razu. Czemu? Czy jest jakiś bug? Kurde, chyba to przesuniemy bliżej domu, wiecie co? Ale nie, bo tą zieleninę stracę. Ja pierdzielę, no. A jak da... A tutaj jakby było, na przykład tu. A, zrobimy drugą farmę, mam to w dupie. Drugą farmę zrobimy. Jak się nie będą respić zwierzęta? Ty, przez to się nie respią! Chyba. Ale myślisz, że przez pochodnie mogły się nie respić? Ciekawy jestem. Nie, chyba nie, bo mi się w domu zrespiły, a miałem przecież pochodnie, więc... Dobra. To się zieleni. Postawmy drzewo, zobaczmy. Ty. Teraz tą mączkę. Ty, ja mogę to podnieść? Tak, o Jezus. Dobra, mączka, mączka. 12 mączek. Git. Nie mam siekiery w dupę. Dobra, ręką. Oby wypadła sadzonka z tego. O, jest! Jest giciar. Or.
Dobra, zobaczymy ile sadzonek z tego wypadnie. Sadzonki są droższe, więc. Giciar. Sadzonki. A jedna tylko? Ty w dupę chamie, złodzieju. Nie niszcz? Jak nie niszcz? Co? Nie, przecież zniszczyłem pierwszej, wypadło, bo zniszczyłem. O czym wy mówicie? A więcej wypadnie, jak samo zniknie? Dobra, to jeszcze raz. Raz, dwa. O, luj! Dobra, wracam po siekierę. Ja pierdzielę, co się tu stało? Boże. Golarkę do owiec i tym zbieraj liście, to więcej wypadnie? Naprawdę tak jest? Dobra, jestem elą. Nie, piszą, że nie, czyli chyba nie. Dobra, chłopcze, po pierwsze. Nic od ciebie nie chciałem. Tutaj, diamentowy, siekiera diamentowa, jestem bogaty. Mogę sobie pozwolić na to, według mnie. Tak, zróbmy. Itemy mam. Nie pieprzymy się w tańcu. Dobra, idzie już zielenina, widzicie? Powoli, ale. Ale to drzewo! Aż stąd je widać, takie jest wielkie, widzicie? Pięknie. Daj cztery drzewka obok siebie, ale ja miałem tylko jedno. Widzisz to? Ty, pod drzewem one się respią. Nawet mały jest. Jak je przejąć? Nie, chyba się ich nie da jeszcze przejąć, nie? Bo nie mam czym. To ci chyba zapieprze, Bożak. Czy nie? Nie zabijaj? No ale uciekną. Siadaj na niego. Nie chcą chyba tego ode mnie. Zrób płot. Nie mam jak. Mam inny plan, żeby nie uciekły. Zrobię fosę. Zabuduj. Fosę zrobię. Elo. Już nigdy stąd nie uciekniecie. Czekaj, tu muszę. O Jezu, źle zrobiłem. Wolnie! Kurde, ucieka! Wracaj! Ty szmato, wracaj tam. Wracaj tam. Wracaj tam. Już. Ty, ale tutaj nie mogę, bo tu jest pasek. Czy mogę to sobie zniszczyć? Czekaj, one już nie mogą stąd uciec tędy. Bo one tak nie mogą skakać chyba, nie? Czy mogą? Uciekną? Co uciekło? Jezu, ile tu jest potworków. Pa, debil, widzisz, nie mogą. Co idioto robisz, pacanie pieprzony. A tutaj zrobię tak. Co się gapisz, brudasie? No i git. I nie uciekną, elo. A idiotę. Debil, cienias, frajer. Gówno. Dobra, uciekam na chatę. Fosę z lawy zrób. Uciekam.
Ja pierdziele, proszę nie zabijaj mnie. Debil. Ja pieprzę, ile się tu zrespiłam. Aj, aluj. Koń uciekł. Pieprzę to w dupę tego konia frejerskiego. Do jacuzzi. Tylko mięsa nie mam. No biegłem sprintem i skakałem. Drzwi to daj, bo masz jeszcze jedne. A, ale nie miałem ich przy sobie. Kozak. Chciałem zrobić właśnie ogrodzenie, ale go nie miałem przy sobie. Teraz zrobię. Chyba ten mur, tak jak ustalaliśmy, nie? Ten mur zrobimy, czat. Dobra, ale poczekajcie, bo w nocy... Ty, da się stawiać pochodnie na szkle, czy nie? Bo jak nie, no to będę musiał tak zrobić te okna. Poczekajcie, mam plan. A, tu jest woda. Nie da się? Da się? A, da się. Daj to. Elo. Ale okno. Ale okno! Siema. Ty, fajne! Dupek w lochu. Czyli dobrze. Czuję się jak w domu. Dobra. Gucior. Możemy zrobić takie szklane iglo. Ej, tutaj by było tak idealnie pasowało. Nie, jeden pasek za mało, ale... Moglibyśmy zrobić taki pasek tylko. Spoko to wygląda? Nawet. Nie. Git good. Na górze róże, na dole... Fandisa ogólnie to nie żyje, bo... Żałosne. Dobra, a teraz? I poczekaj. Nie, nie, lepiej chyba. Gorzej? Nie, lepiej. Tego paska tu brakuje domu. Jakby to był paseczek domu, tu, to byłoby pięknie. Nie? Byłoby pięknie. Pasuje tego, brakuje tego paska, chyba go dobudujemy. Zrób pasek domu, no. Zrobię pasek domu, macie rację. O kurde, nie te, nie, teraz. Na chatę wejdę. Zdaje mi się skapną mnie. Dobra. Czekajcie. Szmato, ja mam diamentowy miecz. Pa. Na dwa hity jesteś, czy trzy? Na trzy. Ale mięso! Ty, pochuńćmy trochę. Nie, nie chuncimy. Nie trzeba jeszcze chuncić, dobra. Pasek domu. Czy ja mam piasek, żeby to zrobić? Tutaj jest piasek. Daj piasek tu? Tak, chyba. Tak. Ty, poczekaj, coś tu nie gra? Czy to tak miało wyglądać, czy mi coś popieprzyło w głowie? O! O kurde, co jest? A mi dużo zadał. One mają... Muszę wyczuć zasięg autoataków, poczekaj. Do jacuzzi, szybko. Jezu, jest dziura chyba w domu. Nie, nie ma. Dobra, chowam się w jacuzzi. Mięsko sobie spieprzę. Da się usmażyć to mięso, żeby było dobre? Nie, da się, ja pieprzę. Go remont. Ale nie pisz tych słów. To jest ładny domek. HP leci. Co jest? Ja pierdzielę, nie będę się uzdrawiał. Myślę... A nie, dobra, powoli HP rośnie, dobra, jest git.
Zgniłe mięso chcę usmażyć. Co za dzbanek. Dzbaned. A co ty myślisz, że w realu tak nie robiłem, żeby w ogóle dało się zjeść, chłopie? Myślałem, że Minecraft jest realistyczną grą, a jest gównem. Mączką możesz zrobić trawę, klikając na dirta. No dobrze. Co jest? Zjadłem mięso, się zatrułem! Ty, już mi się żołądek przyzwyczaił do tego zgniłego mięsa, rozumiesz to? Kurde, nice. Ta gra jednak jest realistyczna. A, luj. Dobra, nieważne, panowie. Siema. Jaki to ma zasięg? Kurde, co się dzieje? Proszę, pójdź! Co jest? Co ma na sobie? Wypieprzam na chat. Pójdźmy. Jest mięso. Nara. Tak. Daddy. Dobra. Przerwę zrobimy na chwilę, akurat noc minie. A ja pójdę się wyszczać. I oczywiście reklamy. Najważniejsza rzecz. Zachęcam do oglądania. Wystarczyło zrobić po bokach okna na dwóch, na drugie, na dwóch, na środku, na trzy kratki. Ej, masz rację. Ty, może tak zrobimy, no? A, się kończy noc, ale dobrze, i tak źle wyszczać. Dobra, Mariusz. Słyszysz krzyk, słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk, słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę